Proszę Państwa, mówiąc o Międzymorzu, chciałbym zacząć od tego, w jaki sposób należy ten termin rozumieć, bo można go rozumieć na dwa sposoby. Międzymorze jako obszar geograficzny, tu Pan Marek już o tym wspomniał, leżący między trzema morzami, to znaczy między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Ale Międzymorze można rozumieć również jako pewien projekt polityczny, który w tej chwili żyje drugim, a może nawet trzecim życiem. I chciałbym przypomnieć te poprzednie wcielenia Międzymorza, żeby nie cofać się zbyt głęboko w mroki historii, to cofnę się tylko do roku 1989, kiedy to po ożywionych kontaktach amerykańsko-sowieckich okazało się, że przygotowywany jest nowy polityczny porządek w Europie, który miałby zastąpić rozsypujący się od lat porządek jałtański. Ten nowy porządek jeszcze nie był do końca określony, ale już po spotkaniu prezydenta Ronalda Reagana z Michałem Gorbaczowem w Reykjaviku w 1986 roku wyjaśniło się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej, a więc z obszaru Międzymorza. I sama zapowiedź takiej ewakuacji spowodowała powstanie czegoś w rodzaju próżni politycznej, która podobnej do tej, jaka pojawiła się na obszarze środkowej Europy w roku 1918 wskutek dziwacznego zakończenia I wojny światowej. Przypomnę, że w 1917 roku w Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka, która pogrążyła Rosję w zapaści. Niemcy przegrały wojnę na zachodzie, a monarchia austro-węgierska już nie przetrzymała tego eksperymentu i się rozpadła. W rezultacie w środkowej Europie, a więc w obszarze Międzymorza, wytworzyła się polityczna próżnia, którą wypełniły państwa, niepodległe państwa narodowe. I to stało się, to zostało przyjęte do wiadomości aprobującej przez twórców następnego porządku politycznego, mianowicie porządku wersalskiego, który był ufundowany na założeniu słabości Niemiec i słabości Rosji, bo tylko słabość tych dwóch państw pozwalała na istnienie w środkowej Europie niepodległych państw narodowych. I kiedy sama zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy spowodowała coś w rodzaju politycznej próżni, państwa środkowej Europy, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego, postanowiły ująć sprawy w swoje ręce, wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, żeby stworzyć fakty dokonane tak w postaci systemu reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku cztery państwa środkowej Europy, przedstawiciele czterech państw środkowej Europy, Włoch, Jugosławii, Austrii i Węgier, na spotkaniu w Budapeszcie podpisali porozumienie o współpracy politycznej, potocznie zwane od czworga sygnatariuszy kwadragonale. Do tego porozumienia prawie natychmiast przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem w roku 1990 i stąd porozumienie zaczęło być nazywane potocznie pentagonale i Polska w roku 1991 jako uczestnik szósty, jako sygnatariusz szósty i to porozumienie w związku z tym nazywane było heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze heksagonale? No na to, że właśnie
pojawia się sprzyjający moment dziejowy kolejny. Rosja znowu pogrąża się w zapaści. Niemcy wprawdzie w żadnej zapaści się nie pogrążają, bo szykują się do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale sygnatariusze heksagonale liczyli na to, że Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich i być może z uwagi na to skrępowanie nie będą w stanie tej inicjatywy storpedować. W związku z tym trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy. I jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły. Rosja nie podejmowała jakichś widocznych prób wysadzenia w powietrze heksagonale, natomiast nie sprawdziły się absolutnie, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, a nastąpiło to po 12 września 1990 roku, kiedy to w Moskwie został podpisany traktat 2+4, który likwidował okupację Niemiec, otwierając w ten sposób drogę do zjednoczenia Niemiec. Niemcy odzyskały w Europie swobodę ruchów i natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale i wysadziły go w powietrze w ten sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. Jako pierwsze, jedyne państwo na świecie tego samego dnia tę niepodległość uznały, więc można powiedzieć, że podpisały się pod tym aktem, co prawie natychmiast wtrąciło Jugosławię w chaos krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze heksagonale, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali, wskutek czego wytraciła ona całkowicie swoją dynamikę, bo w postaci takiego życia po życiu to ona istnieje nadal, ale właściwie już tej pierwotnej dynamiki nie ma. Proszę Państwa, nigdy nie jest tak dobrze i od tej pory próżnię polityczną, która się w Europie Środkowej pojawiła, wypełniają Niemcy przy pomocy rozszerzania na wschód Unii Europejskiej, której są i były i są politycznym kierownikiem. I w tej ta polityka niemiecka 1 maja 2004 roku została uwieńczona spektakularnym powodzeniem. 8 państw środkowoeuropejskich zostało przyłączonych do Unii Europejskiej. No i tak jest do dnia dzisiejszego. To nie znaczy, że pomysł heksagonale został pogrzebany i stoi nad nim tylko cmentarny krzyż. Tak źle nie jest. Kiedy po niefortunnym, powiedzmy sobie, prezydencie Stanów Zjednoczonych Clintonie, administracją amerykańską zaczął kierować wojowniczy prezydent Jerzy Bush młodszy, no to natychmiast Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie i dało, koncepcja heksagonale odżyła. Taki znany Polak, Jan Nowak-Jeziorański, opublikował artykuł na łamach Rzeczypospolitej pod tytułem "Czy NATO jest zagrożone?" w maju 2001 roku, w którym dowodził, że państwa środkowej Europy powinny ująć sprawy w swoje ręce i zgodnie oświadczyć, że dotychczasowa formuła Unii Europejskiej jest propozycją nie do przyjęcia. Była to zachęta do odtworzenia, do powrotu do heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi albo na czele, albo przynajmniej jako protektorem tego przedsięwzięcia, bo wadą pierwszego heksagonale było to, że nie miała ona dostatecznie silnego lidera, w związku z tym Niemcy bez trudu sobie z tym projektem poradziły, a gdyby Stany Zjednoczone przynajmniej objęły protektorat nad tym przedsięwzięciem,
to już tak łatwo by z tym nie poszło. Być może nawet Niemcy nie podejmowałyby prób wysadzenia w powietrze tego pomysłu. Niestety 11 września 2001 roku nastąpił atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. W związku z tym priorytety polityki amerykańskiej zmieniły się z dnia na dzień w sposób diametralny. No i w rezultacie na czoło tych priorytetów politycznych amerykańskich wysunęła się wojna z terroryzmem, cokolwiek by to miało znaczyć, ale do tej wojny z terroryzmem Stany Zjednoczone potrzebowały sojuszników, między innymi sojusznika niemieckiego. W związku z tym no, trzeba było pomysły heksagonale odłożyć ad calendas graecas. No a teraz, kiedy zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie, znowu państwa środkowej Europy próbują powrócić do koncepcji heksagonale uzupełnionego i poprawionego, nazywanej obecnie Międzymorzem. No to Międzymorze jest zaledwie projektem i to w dodatku na wodzie pisanym, w związku z tym nie wiadomo, czy cokolwiek się z tego powiedzie, chyba żeby nowa administracja amerykańska z prezydentem Donaldem Trumpem na czele w taką koncepcją się zainteresowała, bo rzeczywiście ona ma pewne zalety, nawet z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Nie mówię już o Europie Środkowej, państwach Europy Środkowej, ale nawet z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, dlatego że Międzymorze odpowiednio wzmocnione stanowiłoby dosyć dobrą zaporę przed rozmaitymi niespodziankami od strony wschodniej, a jednocześnie mogłoby stanowić przeciwwagę dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, które wydaje się, że będzie przeżywało drugą młodość, zwłaszcza od wczoraj, to znaczy od ogłoszenia, że kandydatem na nowego kanclerza, na nowego prezydenta, przepraszam, Republiki Federalnej Niemiec jest dotychczasowy minister spraw zagranicznych, pan Walter Steinmeier. Otóż pan Walter Steinmeier dał się poznać jako zwolennik zacieśniania strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. W związku z tym myślę, że taką właśnie politykę na stanowisku prezydenta będzie prowadził. Tym bardziej, że wtórował mu w tej samej nucie niemiecki wicekanclerz pan Gabriel. Otóż to oznacza, że mamy w Europie dwie koncepcje polityczne. Jedna, którą wyznają Niemcy i którą wyznaje Rosja, to znaczy linia polityczna kanclerza Bismarcka, która polega na tym, Niemcy się nawróciły po 90 roku na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której w swoim czasie odszedł porywczy cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka, przypominam, polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I wyrazem tego nawrócenia niemieckiego na linię polityczną kanclerza Bismarcka jest właśnie strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a realizacja, ewentualna realizacja koncepcji Międzymorza wprowadzałaby tu pewien dysonans, no ale właśnie jeśli środkowa Europa ma przemawiać własnym głosem, no to nie może przemawiać tym własnym głosem w warunkach zacieśniania strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, bo czymże jest to strategiczne partnerstwo? Ano to są szczęki i madła.
które zaciskają się wokół naszych głów, to znaczy wokół głów państw środkowej Europy. Im bardziej ona to imadło, te szczęki się zaciskają, to my już nie możemy ruszać głową w ten sposób, możemy tylko w taki sposób. Więc to jest ilustracja tego, jaka jest różnica między strategicznym partnerstwem jako czynnikiem wyznaczającym ramy polityki europejskiej i koncepcją Międzymorza, która gdyby się zrealizowała, no to by można było ruszać głową czy głowami we wszystkie możliwe strony. Więc zakres naszej wolności politycznej przede wszystkim by się zwiększył w obszarze Międzymorza, ale tutaj tytułem naszej konferencji jest pytanie o zakres wolności gospodarczej. Proszę Państwa, dlatego o tej Unii Europejskiej tutaj powiedziałem, że Unia Europejska jest pewnym projektem nie tylko gospodarczym, nie tylko politycznym, ale jest również projektem ideologicznym. I z tego punktu widzenia ten projekt ideologiczny koliduje z oczekiwaniami na zwiększenie wolności gospodarczej w obszarze Międzymorza. Dlaczego? No, jak wiadomo, w krajach tworzących Unię Europejską, a zwłaszcza w krajach decydujących o politycznym i ideologicznym kształcie Unii Europejskiej, bardzo silne wpływy mają socjaliści, a poza tym istnieją tam również partie komunistyczne. No a co robią socjaliści, a zwłaszcza partie komunistyczne? Ano wprowadzają, starają się wprowadzić tyle socjalizmu, ile tylko mogą. No to jest ich ideowym celem, także trudno się dziwić, że to robią. Co to, jaki rezultat, do jakiego rezultatu to doprowadziło? Ano do takiego, że w Unii Europejskiej, zresztą nie tylko tam, bo możemy podobne objawy obserwować również w Stanach Zjednoczonych, mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną. Z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. Jeżeli wydaje nam się, że tak nie jest, to tylko dlatego, że ta rewolucja odbywa się według innej strategii, prowadzona jest według innej strategii niż ta, którą myśmy dotychczas poznali, bo my dotychczas poznaliśmy strategię bolszewicką. Ale to nie jest strategia jedyna. Strategia bolszewicka składała się z trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, to znaczy likwidacji własności prywatnej, masowego terroru i masowego duraczenia. Ona przyniosła rezultaty, no nie można powiedzieć, że nie przyniosła, bo przyniosła około 100 milionów ludzi, przypłaciło życiem ten eksperyment, nie mówiąc już o cofnięciu cywilizacyjnym, dewastacji, również nie tylko gospodarczej, ale i moralnej całych narodów, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym zwolennicy przekształceń dziejowych postanowili skorzystać z innej, alternatywnej strategii, którą jeszcze w latach 20. zaproponował włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci, zastanawiając się nad sposobem skutecznego przeprowadzenia rewolucji komunistycznej, doszedł do wniosku, że Marx się pomylił. Że marksowska formuła, jakoby byt określał świadomość, która w polityce przekładała się właśnie na bolszewicką strategię uchwycenia i utrzymania władzy, że ta formuła na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Dlatego, że według Gramsciego głównym czynnikiem alienującym człowieka, to znaczy trzymającym go w niewoli, nie są stosunki własnościowe czy zewnętrzna przemoc, tylko kultura burżuazyjna. Kultura burżuazyjna, która dostarcza człowiekowi kategorii, przy mocy których on myśli, ocenia, wybiera, wartościuje, a więc funkcjonuje intelektualnie.
I kiedy się chce zbuntować przeciwko tej kulturze burżuazyjnej, a na tym przecież polega rewolucja, to buntuje się, korzystając z tych kategorii, których ta kultura mu dostarcza, bo innych po prostu nie ma. W związku z tym jego bunt jest nieskuteczny, groteskowy, komiczny wręcz. W rezultacie Gramsci doszedł do wniosku, że głównym polem bitwy rewolucyjnej należy uczynić sferę ludzkiej świadomości, czyli sferę kultury. W związku z tym w strategii zaproponowanej przez Antoniego Gramsciego na pierwsze miejsce wysuwa się masowe duraczenie. Masowe duraczenie, które dokonuje się przy pomocy piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone, żeby się o tym przekonać, wystarczy przejrzeć ustawodawstwo, również ustawodawstwo Unii Europejskiej z takimi wynalazkami jak penalizacja mowy nienawiści i tak dalej, żeby się przekonać, że te narzędzia terroru są stworzone. Nie są jednak używane w skali masowej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że masowe duraczenie przynosi znakomite rezultaty. Całe narody głupieją w postępie geometrycznym, tracą kontakt z rzeczywistością, przyjmują doktrynerski punkt widzenia na rzeczywistość. Często nawet wbrew takim oczywistym oczywistościom, to znaczy wbrew temu, co sami widzą. Ludzie nie przyjmują tego do wiadomości, co sami widzą. Przyjmują doktrynerski punkt widzenia. Drugi powód, dla którego narzędzia terroru nie są stosowane w skali masowej, wynika z takiej przestrogi, którą jeszcze dawno temu włoski autor polityczny Mikołaj Machiavelli zawarł w swoim dziele Książę. Otóż Machiavelli pisze tam tak: okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Ponieważ masowe duraczenie przynosi znakomite rezultaty bez konieczności uciekania się do masowego terroru, to nie jest on stosowany z pewnej przezorności. Dlatego, że terror to jest nic przyjemnego. Każdy, zwłaszcza kto doświadczył terroru na własnej skórze, to wie. Ale ma pewną zaletę. Mianowicie człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany i cały czas myśli po swojemu, czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror ustanie, ale myśli po swojemu. Natomiast człowiek zoperowany przy pomocy tej piekielnej triady, on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że to wszystko naprawdę, na nic nie czeka. W związku z tym ta strategia zaproponowana przez Antoniego Gramsciego przy pozorach łagodności jest bardziej niebezpieczna, bo jest podstępna, działa podstępnie. Proszę Państwa, stosunki własnościowe w tej strategii same się zmienią pod wpływem duraczenia, z lekka tylko wspomaganego dyskretnym, aksamitnym terrorem. Proszę Państwa, strategia jest odmienna, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Cel rewolucji komunistycznej jest cały czas ten sam. Pierwszym celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że wyrzekł się wolnej woli. W związku z tym to powoduje konieczność realizacji drugiego celu rewolucji komunistycznej, bo człowiek sowiecki, ponieważ się wyrzekł wolnej woli, to nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie codziennie musiałby dokonywać samodzielnych wyborów, a właśnie tej umiejętności się wyrzekł. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu, czy człowiekom sowieckim, sztucznego środowiska, w którym on mógłby żyć. Sztucznego środowiska w postaci państwa totalitarnego. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? No między innymi tym, że nie toleruje żadnej władzy poza własną.
a więc na przykład władzy rodzicielskiej, bo to też jest władza i w dodatku autonomiczna względem państwowej, władzy religijnej, bo to też jest władza i w dodatku przynajmniej powinna być autonomiczna względem państwowej. I wreszcie, co jest najbardziej istotne z punktu widzenia naszych tutaj rozważań, nie toleruje również władzy właściciela nad rzeczą, a to też jest władza, i w dodatku autonomiczna względem państwowej, ba, konstytuująca własność prywatną. Własność prywatna, przypomnę, według klasycznej definicji z prawa rzymskiego, to jest pełne władztwo nad rzeczą, które przysługuje właścicielowi z wyłączeniem innych osób. W jakim kierunku ewoluuje ustawodawstwo Unii Europejskiej, które jest narzucane krajom członkowskim? Przypomnę, że ponad 80% prawa obowiązującego w Polsce to są zalecenia Komisji Europejskiej i inne dyrektywy Komisji Europejskiej i inne zalecenia płynące od władz Unii Europejskiej. Kiedyś zadałem sobie trud sprawdzenia planu prac legislacyjnych rządu na półrocze. Co się okazało? Że było tam 116 projektów ustaw, 100 projektów to były właśnie dyrektywy Komisji Europejskiej, a 16 projektów to były nowelizacje ustaw już istniejących. No tam, żeby dopisać tam lub czasopisma i tak dalej, żeby tam ktoś mógł się nakraść w tak zwanym majestacie prawa, ale nawet i te nowelizacje musiały mieć certyfikat zgodności z prawem Unii Europejskiej. Mamy zatem, Unia Europejska jest transmisją, przy pomocy której rozmaite pomysły rewolucyjne są przekształcane w prawo obowiązujące na całym obszarze Unii Europejskiej, a więc również na obszarze Międzymorza. Proszę Państwa, jakie są rezultaty? No takie, że mamy do czynienia, wprawdzie własność prywatna nie została formalnie zniesiona, nadal istnieje jako instytucja, ale przybiera coraz bardziej przybiera postać atrapy. Własność prywatna w krajach Unii Europejskiej nabiera podobieństwa do orła wypchanego. Orzeł wypchany ma wszystko to samo, co orzeł żywy. I dziób, i szpony, i skrzydła, tyle tylko, że nie lata. I taką atrapą staje się instytucja własności w krajach Unii Europejskiej, a więc na obszarze, gdzie dokonuje się rewolucja komunistyczna. Podam przykład, albo dwa przykłady właściwie. No, czy jest do pogodzenia z własnością prywatną sytuacja, w której właściciel posesji nie może ściąć drzewa, które sam na tej posesji posadził, bez zgody urzędnika, który może mu nie pozwolić? To znaczy, że on nie ma ani pełnej, ani żadnej władzy nad rzeczą. Władzę ma ten, który może mu pozwolić albo nie. Otóż w ten sposób własność prywatna przy zachowaniu pozorów jej istnienia została właściwie już na naszych oczach zlikwidowana. I drugi taki przykład, jeśli Państwo pozwolą, to trochę dłuższy. Otóż w latach 80. jeszcze za komuny, tak jak wielu Polaków w tych czasach, jeździłem na tak zwane saksy do Francji. No i pracowałem na winnicy. Tam przekonałem się, że pracując na winnicy we Francji, a więc w kraju, którego rewolucja komunistyczna podobno nie dotknęła, uczestniczyłem w realizacji gospodarczego ideału Hilarego Mintza. Hilary Mintz był jednym z trójki takich wszechmogących Żydów, których Józef Stalin przysłał do Polski, żeby nas stresowali do komunizmu. Hilary Mintz był gospodarczym dyktatorem Polski w czasach stalinowskich i był to człowiek na swój sposób ideowy, bo miał pewien ideał gospodarczy, mianowicie plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. Wracam do
Francji do tej winnicy. Patron, właściciel winnicy przywiózł nas na pole i udzielił nam instrukcji, ponieważ był piękny urodzaj, to udzielił nam instrukcji następującej, żebyśmy zbierali tylko najdorodniejsze te winogrona, a resztę obcinali i niszczyli w przerwach między rzędami winorośli, tak żeby było widoczne, że te zostały zniszczone. No więc myśmy się zastosowali do instrukcji i w przerwie pracy, ja do tego, nie mogłem na to patrzeć spokojnie, mówię do tego właściciela, no co pan najlepszego robi? Przecież myśmy zniszczyli panu połowę zbiorów, a pan jeszcze nam za to płaci. A on mówi, no tak, ale ja dostałem taki limit wydajności, 50 hektolitrów z hektara i gdybyście nie zniszczyli tej części zbiorów, a to się wydało, to bym dostał taką karę, że musiałbym chyba te winnice sprzedać, żeby tę karę zapłacić. Ja mówię, a któż panu taki limit wydajności wyznaczył 50 hektolitrów z hektara? On mówi, tutaj gmina Saint-Amour. A powiadam, skąd oni wiedzą, że 50 hektolitrów, a nie na przykład 55? Nie wiedzą, powiada, nie wiedzą. Oni dostali taki limit wyznaczony z departamentu Saony i Loary. A departament, pytam, skąd to wie? Też nie wie. Dostał to z Ministerstwa Rolnictwa w Paryżu. A Ministerstwo Rolnictwa w Paryżu dostało to z Brukseli, dlatego że już wtedy, w latach 80., produkcja wina we wspólnotach europejskich była kwotowana. Otóż w czym ja uczestniczyłem? W realizacji gospodarczego ideału Hilarego Mintza, który został zrealizowany we Francji, przynajmniej w sektorze rolnictwa. Okazało się, że komunizm jest jeszcze bardziej zaawansowany tam niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę Państwa, to skłoniło mnie do postawienia takiego pytania na spotkaniu europosłów, posłów do Parlamentu Europejskiego z tych frakcji eurosceptycznych w Wieliczce na początku tego roku. Otóż tam występowali, wielu było przedstawicieli Frontu Narodowego we Francji, który się szykuje do przejęcia, no może nie władzy, ale w każdym razie uchwycenia przyczółków władzy we Francji. No i oni wszyscy się opowiadali za likwidacją Unii Europejskiej i powrocie do państw narodowych, więc zapytałem tam na tej konferencji, czy jeżeli Unia Europejska zostanie zlikwidowana, czy państwa narodowe zrezygnują z tych uprawnień, które im rewolucja komunistyczna dała? Nie zrezygnują. Nie zrezygnują. Mowy nie ma. W Polsce Front Narodowy Francuski uchodzi za ugrupowanie prawicowe, a nawet skrajnie prawicowe, ale to nieprawda. Ja ich znam. Jeszcze w okresie, kiedy Front Narodowy był we Francji prześladowany, odwiedziłem siedzibę Frontu Narodowego w Paryżu. Wchodziło się tam jak do fortecy. Trzeba było tam uważać i tak dalej. Strażnicy pilnowali, bo rzeczywiście tam im bez przerwy jakieś psoty wyczyniali. No i dostałem tam materiały programowe Frontu Narodowego i z lektury tych materiałów się zorientowałem, że Front Narodowy jest ugrupowaniem narodowo-socjalistycznym. To nie znaczy, że oni tam chcą kogoś mordować, bo nie. To jest najkrótsza charakterystyka programu gospodarczego. Otóż Front Narodowy jest ugrupowaniem narodowym, to znaczy jest socjalistycznym oczywiście, to znaczy socjal tak, ale tylko dla Francuzów. Ale tylko dla Francuzów. W związku z tym perspektywy poszanowania własności prywatnej i wolności gospodarczej w krajach Międzymorza, nawet gdyby Unia Europejska jakimś cudem się rozpadła, nie są wcale takie oczywiste. Bardzo dziękuję. Pan Skrzycki, obiektywizm.pl. Wspomniał pan o strategii wprowadzania komunizmu poprzez przekłamywanie pojęć. W jaki sposób przeciwdziałać skutecznie takiemu przekłamywaniu właśnie? Proszę Państwa, jednym ważnym elementem duraczenia
jest próba uchwycenia panowania nad językiem. Uchwycenia panowania nad językiem. I Gramsci bardzo ładnie to wyjaśnił. Otóż on twierdził, że do kultury burżuazyjnej, którą traktował bardzo szeroko, nie tylko jako twórczość, ale jako obyczaj, prawo, religię, trzeba wprowadzić, jak to on nazywał, ducha rozłamu. Ducha rozłamu. Co to znaczy? Ano to znaczy, żeby tym kategoriom kulturowym, tradycyjnym nadać zupełnie inną, wywrotową właśnie, rewolucyjną treść. I jeśli Państwo pozwolą, to wyjaśnię to na przykładzie języka mówionego. Otóż zetknęliśmy się z pewnością z takim określeniem kochający inaczej. O, pan Pruszyński się śmieje, ale to ja rozumiem to, bo to sformułowanie dotyczy takiej frywolnej strony ludzkiej egzystencji, ale zostawmy te frywolności na boku i skoncentrujmy się na ładunku informacyjnym, które to określenie ze sobą niesie. Co z niego wynika? No jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. Z czego wypływa wniosek, że normą jest wszystko, że normą jest cokolwiek. Przy takim ujęciu samo pojęcie normy traci sens. Skoro prawdą jest wszystko, to już nie ma logiki dwuwartościowej, według której istnieje prawda i fałsz. Jeżeli normą jest wszystko, to już nie obowiązuje logika dwuwartościowa, według której jest norma i są dewiacje. Prawdą jest wszystko, normą jest wszystko. I to jest ten rewolucyjny przekaz. To jest ten duch rozłamu i nie ma innego sposobu, tylko jak śmiałe odrzucenie tej bredni niebezpiecznej. Bo proszę Państwa, dzisiaj do tego dochodzi, że na uniwersytetach profesorowie filozofii, nie wszyscy na szczęście, ale bardzo wielu ich jest i coraz więcej, tłumaczą studentom, że prawda nie istnieje. To przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. Przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. A jeżeli przynajmniej to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że jakaś prawda istnieje. Taka, że prawdy nie ma. Nie wymagajmy zbyt wiele od filozofów, bo już tak trochę się zaplątali, że tak powiem, we własne sidła, ale to pokazuje tylko, jak bardzo zaawansowana jest ta rewolucja komunistyczna, jakie wielkie spustoszenia uczyniła w umysłach ludzkich, bo ci biedni studenci myślą, że to prawda. Myślą, że to wszystko naprawdę. No i wierzą tym profesorom, przecież oni tytuły mają naukowe i tak dalej, zatwierdzeni są przez prezydentów, więc mają do nich zaufanie i to zaufanie jest nadużywane właśnie, żeby zdeprawować ich intelektualnie. I wydaje mi się, że nie ma innego sposobu, jak odważny powrót do fundamentów cywilizacji łacińskiej. Przypomnę, to są cywilizacja łacińska, opiera się na trzech fundamentach, trzech filarach. Greckim stosunku do prawdy, przekonaniem za Arystotelesem, że prawda istnieje obiektywnie, że nie leży tam, gdzie większość by chciała, nie leży po środku, tak jakby chcieli ireniści, tylko leży tam, gdzie leży. Po drugie, drugim filarem są zasady prawa rzymskiego. Właśnie z zasadą volenti non fit iniuria, z własnością prywatną i tak. I wreszcie trzecią zasadą, trzecim filarem cywilizacji łacińskiej jest etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego państwa. Żeby, to nie trzeba być koniecznie człowiekiem wierzącym w Boga, żeby etykę chrześcijańską uznać za dobrą podstawę systemu prawnego państwa. Dlatego, że ona ma zalety, które można stwierdzić niezależnie od tego, czy się wierzy, czy się nie wierzy.
Te zalety mają charakter obiektywny. Co więcej, no, potwierdziła etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego, potwierdziła swoją użyteczność w procesie dziejowym. To cywilizacja łacińska dokonała ekspansji właśnie na cały obszar świata. Nie można powiedzieć, że go ujarzmiła, ale go podbiła swoją atrakcyjnością. Tam, gdzie bardzo ciekawe spostrzeżenie zawarł taki filozof Octavio Paz, cytowany w książce Guy Sormana, Prawdziwi myśliciele naszych czasów. On tam stwierdził, i to bardzo ciekawe spostrzeżenie, że mapa głodu na świecie prawie dokładnie się pokrywa z mapą fałszywych ideologii. I o tym warto pamiętać. Bardzo dziękujemy.